Siódma dziewiąta. Gość poranka. Gościem poranka siódma dziewiąta jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jak się Panu podobało wczorajsze expose ministra Sikorskiego? No cóż, minister Sikorski chyba do dyplomacji nie dorósł, bo to nie pierwsze jego wystąpienie, w którym nie posługuje się językiem dyplomaty, posługuje się... E, Hejtem posługuje się atakowaniem przeciwdziałania. A w jakim przypadku posługiwał się hejtem? Po prostu skrytykował wasze hmm. działania w polityce międzynarodowej z ostatnich ośmiu lat. No tak, ale, ale w słowach niewybrednych czasami także wczoraj one padały, więc nie będę komentował tak naprawdę Minister Sikorski ma tylko jedno dobrą stronę, dobre nazwisko. Dobre nazwisko, które wykorzystuje od lat, no, a jego tak naprawdę kontynuuje politykę taką, jaką kiedyś zapowiedział dożynanie w atachy No to jest niegodne, bo wydaje mi się, że każdy kto... Przejmuje odpowiedzialność władze powinien zaczynać od tego, żeby pokazać, co chce zrobić, zająć się pracą. Ja pamiętam, jak poszliśmy z Ministrem Wierem do Ministerstwa rolnictwa, myśmy nie mieli ani czasu, ani ochoty, żeby na poprzedników szukać haków, żeby szukać jakichś ich błędów. Zajęliśmy się pracą i rozwiązywaniem bieżących problemów. I, i, Ale wiemy i tak panie pośle, że politycy polityki. lubią bardzo mówić o błędach swoich poprzedników, albo po prostu o swoich poprzednikach. No tak, ale to jest też kwestia, jeśli jest się ministrem spraw zagranicznych, powinno się mówić jednak językiem dyplomatycznym. A tu minister Sikorski wraca do tego swojego języka, jaki przejawił wtedy, gdy, jak już wspominałem, mówił o dożynaniu Watachy albo jak zarzuca Amerykanom, że to oni wysadzili Nord No Myślę, że zasadne było pytanie premiera Morawieckiego. W komentarzu do zdjęcia dawnego, już zdjęcia z Ławrowym, co wy tam palicie, bo akurat Ławrow miał wtedy papierosa w ręku. Ten akurat komentarz spotkał się z dość krytyczną opinią ludzi na Twitterze, mówiąc, że pan premier Morawiecki zinfantylniał przez ten czas. No tak, dostosował się do przeciwnika, może tak. No ale patrząc na, porównując komentarze Radosława Sikorskiego, jak ministrem nie był, a jak teraz się wypowiada, no to jednak jest ta różnica. Nie można tego no porównywać. Na pewno, na pewno nie można porównywać do końca, no bo no, musi uważać na słowa, nie może atakować. Choć wczoraj delikatnie atakował naszą politykę uznawania, że bezpieczeństwo Polski i Europy zależy od Ameryki, on wypowiadał się jednoznacznie, że, że to Europa jest najważniejsza w. Zapewnieniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Sikors Minister i... Sikorski mówił jednak, że ważna jest i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone. Tak, tak, oczywiście, ale ja mówię o tym, że ja bym też chciał, żeby to było tak, że e, Unia Europejska, że, że kraje te bogatsze od nas, e, o wyższym PKB, e, będą wydawać na zbrojenia i na, na to, żeby bronić się w, w, w przypadku agresji. Rosyjskie się okazuje, jednak, która grozi Europie, no ale tak się nie działo przez te lata i nie da się tych zaniedbań nadrobić w krótkim czasie. Dobrze, że troszkę zmieniła się retoryka, czy w Niemczech, czy we Francji, mieli we Włoszech, ale nadal ta retoryka jest jednak zbyt delikatna. Nadal niektórzy uważają, że z Putinem można robić interesy i powinno się robić interesy. A jak tak pan, jak a jak pan panie pośle, ocenia te kierunki polityczne? Międzynarodowej, o której mówił y, minister Sikorski. Co do samych haseł, to, to trudno wyciągać tu zarzuty. Poza jednym, poza tym, że no, poparł zdecydowanie, a może nie zdecydowanie, ale, ale dość mocno poparł głębszą integrację europejską i rezygnację z prawa weta, tak naprawdę odejście od państw narodowych. Z tym zgodzić się nie można, bo Unia Europejska jest wspólnotą gospodarczą. A nie jednym państwem. I, i, I przynajmniej ja jestem przeciwny temu, żeby kiedykolwiek tak się stało, że będziemy jednym państwem, jednym organizmem, jednym narodem europejskim, no nie jesteśmy Polakami, są Niemcy, są Francuzi, są, chociaż no, zaczynają być już w mniejszości w swoich niektórych miastach i, i państwach pewnie w niedługiej przyszłości. To jednak to jednak nadal są to państwa narodowe, które mają w Wspólne interesy i te wspólne interesy powinny podkreślać i uwypuklać i, i, i w nich działać, ale też mają pewne różnice i historyczne i też co do rozwoju, co do przyszłości, różnice także w podejściu społeczeństwa. Minister Sikorski mówił między innymi, że priorytetem polskiego rządu będą starania o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Podoba się panu ten jeden z priorytetów? A przyznam, że bardzo obawiam się tego członkostwa, choćby ze względu na rolnictwo, ale nie tylko. Ze względu na gospodarkę europejską. Ukraina jest po Polsce chyba drugim największym państwem, które będzie byłoby przyjmowane. No to takie same, same obawy były, jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Tak, tak ale musimy zdać sobie sprawę, że my jesteśmy jeszcze zbyt krótko, jeszcze nasze PKB, nasza gospodarka jest zbyt nie na tyle silna, żebyśmy potrafili, a już w rolnictwie to w ogóle y, w przypadku y, choćby potencjału y, klimatycznego i glebowego Ukrainy nie jesteśmy w stanie y, konkurować, y, jesteśmy w stanie konkurować jakością, jesteśmy w stanie konkurować... Y, y, wykształceniem, przygotowaniem do produkcji naszych rolników, ale nie jesteśmy w stanie konkurować warunkami yy, glebowymi, warunkami klimatycznymi. Yy, w związku z tym no, należy to przyjmowanie Unii Europejskiej na pewno bardzo yy, mocno yy, do Unii Europejskiej i Ukrainy bardzo mocno owarunkować yy, ochroną tych dziedzin, które mogą być zagrożone w, przy takim wstąpieniu. Czyli pan byłby za czy przeciw Oczywiście do poszerzanie Unii Europejskiej ma sens, tylko tak jak powiedziałem, musi być chroniony interes polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa przede wszystkim. Czy Jacek Kurski powinien być jedynką w wyborach do Europarlamentu na Podlasiu? Jedynki będą pewnie w niedługim czasie już ogłoszone i każda decyzja będzie dobrą decyzją, będzie najlepszą decyzją. My mamy te wybory wygrać, my chcemy te wybory wygrać, bo w Unii Europejskiej potrzebny jest troszkę inny głos niż tej większości, która od lat rządzi Unią Europejską. Mam nadzieję, że w innych państwach także nastąpi taka zmiana. Więcej Konserwatyzmu, jej lewactwa i źle rozumianego liberalizmu. To jeszcze o kierunkach Unii porozmawiamy, ale pytam o tego Jacka Kurskiego. Pan jest politykiem z Województwa Podlaskiego. I czy naprawdę Województwo Podlaskie nie ma w swoich szeregach polityków na tyle dobrych, aby być tutaj jedynką, że Województwo Podlaskie musi mieć tutaj politycznych turystów, spadochroniarzy? Panie redaktorze, Pamiętajmy, że europosłowie nie reprezentują poszczególnych regionów, no tak jak posłowie reprezentują cały kraj, całą Polskę. To Ale każdy mieszkaniec chciałby mieć swojego przedstawiciela, do którego ma dostęp na wyciągnięcie nie ręki. Do tego, skąd ktoś pochodzi, to może w dobrym stopniu, w równie dobrym stopniu, nawet czasami lepiej reprezentować interesy danego regionu. To ważna jest pozycja, ważne jest przygotowanie, ważne jest też to, żeby ten polityk, który zostanie europosłem tam w Unii Europejskiej, miał głos liczący się w debatach, w dyskusjach. Potrafił przekonywać. To jest chyba najistotniejsze. Ale jak nie... mieszkańcy województwa podlaskiego mają powiedzieć, że o, to jest mój europoseł. Od nas no tutaj znam nasze problem. Z... Z... No i warmińsko-mazury, która, ta, tak. która ma więcej mieszkańców niż Podlasie, więc my już z góry jesteśmy jakby w trudniejszej sytuacji w tej konkurencji takiej regionalnej. Więc no, no tutaj także warmińsko-mazury pewnie będzie wystawiała swoich kandydatów. Na pewno będą. Też osoby z województwa polskiego. Jak to wielokrotnie mówi się, nie miejsce się liczy na liście, ale potencjał kandydata. Więc Jacek Kurski ma... ma duży potencjał? Mówię o potencjale innych kandydatów, którzy na pewno znajdą się na tej liście. No tak, ale pytam, czy Jacek Kurski ma duży potencjał, jeżeli chodzi o swoją kandydaturę. Nie wypowiadam się na ten temat, bo nie wiem, czy będzie on kandydował z naszego województwa, czy będzie w ogóle gdzieś kandydował. To, że będzie kandydował, to na wizy. pewno pytanie jeszcze z jakiego województwa. No, ostatnie informacje są takie, że jednak ma być jedynką w okręgu Podlasko-Warmińsko-Mazurskim. To no, tak jak powiedziałem, to jest decyzja władz Komitetu Politycznego, ta decyzja jak zapadnie i zostanie podana do publicznej wiadomości, to my ją uszanujemy i oczywiście będziemy pracować na rzecz każdego z kandydatów, który znajdzie się na tej liście. Ale nie, nie obawia się Pan, że, że mieszkańcy 15. województwa powiedzą stop, że po raz kolejny mamy tutaj politycznego turystę, mamy tutaj człowieka, który z TVP zrobił tubę propagandową. Panie redaktorze, yy, przypomnę ostatnie wybory, kiedy Krzysztof Jurgiel yy, nie z pierwszego miejsca, ale także został europosłem. I, I wygrał w województwie podlaskim, yy, jak pamiętam, yy, wybory. Więc yy, kto będzie reprezentował ostatecznie, zdecydują mieszkańcy tych dwóch województw yy, głosując. To nie jest takie nastawienie partii, że podlasie to jest nasze, wystawimy tam kogokolwiek. Tam pewnie będzie miała jedynka duże poparcie i ona na pewno tych, tych, tych głosów trochę uzbiera. Jeszcze raz przypomnę, że to są dwa regiony więc trzeba godzić interesy i Podlasia i Warmii i Mazur a, a ponadto też warto żeby to była silna reprezentacja która będzie liczyć się który głos będzie się liczył w Unii Europejskiej czyli pan nie powie jednoznacznie czy kandydatura Jacka Kurskiego jest mocną kandydaturą na pewno jest znanym i politykiem, i człowiekiem, więc to też daje dodatkowe atuty. Do Europarlamentu idą obecni ministrowie, a pewnie i jeszcze kilku wiceministrów obecnego rządu. I co to pana zdaniem oznacza? Wszyscy ręce, wszystkie ręce na pokład w Platformie Obywatelskiej? Nie, myślę, że to tu tuż czyści przed pole. Yy, ci, którzy... Yy... Mogą mu zagrażać w przyszłości. Zresztą robił tak zawsze. Są lub usuwani w cień, tak jak w przypadku Grzegorza Schätejdy, który no, przestał ich znieść w polityce krajowej. Czy, czy pani Kopacz, która przecież była premierem, to tu także pozbywanie się takich, którzy mogą zagrozić Donaldowi Tuskowi wewnątrz partii. A więc taka. Takie wyprzedzanie pewnych zdarzeń i ruchów. No ale to dziwne, no bo jeśli ktoś został ministrem trzy miesiące temu i, i, i już z tego stanowiska ucieka na ciepły stołek i, 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 i duże pieniądze do Unii Europejskiej, no to tak troszkę niegodnie. Yy, czy... na pewno chyba jeszcze nie wykonał celu, w którym poszedł yy, swojego planu politycznego, swojego planu. No, minister Sienkiewicz może miał zrobić, co, co, co zrobił, robota wykonana i wycieczka no do Brukseli. Gratuluję samozadowolenia, jeśli ta robota uważa, że była dobrze wykonana, łamanie prawa, łamanie yy, nie rozwiązań siłowych w mediach. Czy te wybory będą kluczowe, jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej? Na pewno będą ważne, bo te zapowiedzi dotyczące zmiany traktatu, zapowiedzi dotyczące wielu zmian dotyczących mieszkańców, choćby sprawy związane z klimatem i, i, i globalnym ociepleniem i, i te pomysły na to, żebyśmy jako Unia Europejska przejmowali na siebie całą. Odpowiedzialność za światowe zmiany klimatyczne, kiedy 90% świata ma to w głębokim poważaniu, to nie jest dobry kierunek. Dlatego myślę, że w całej Europie, także podejście do rolnictwa, no to co widzieliśmy ostatnio, nie tylko pod polskim sejmem. To, to pałowanie i gazowanie rolników, ale z drugiej strony protesty, ogromne protesty rolnicze. Unia Europejska musi zrewidować swoją politykę. To nie chodzi o to, że mamy nie wpływać na to, jak będzie prowadzona gospodarka światowa, ale powinniśmy właśnie wpływać jako Unia Europejska, jako silny organizm gospodarczy na całą, na całą politykę wszystkich państw. Sam szukać porozumienia, no bo cóż z tego, że my zamkniemy jedno kopalnię, jak w tym czasie w Indiach czy Chinach otworzonych jest, otwieranych jest sto innych. No, ochrona powietrza to nie jest ochrona punktowa, nie jest, żyjemy pod kroszem. Skutek dla atmosfery ziemi, czy to w w Polsce czy w Chinach jest taki sam, jeśli, jeśli jest ono zanieczyszczane, i, ale jest też taki sam, jeśli jest ono chronione, więc, więc no nie, nie możemy zabić gospodarki. No ja przypominam, panie pośle, że jeżeli chodzi o Zielony Ład, no to tutaj polski rząd, rząd Mateusza Morawieckiego miał duży wkład w ten Zielony Ład. No, to nie tak trzeba pamiętać, że to, co, na co miała wpływ Polska, to na pewno były dobre kierunki, bo przecież nie można mówić, że w Zielonym Ładzie są same złe rzeczy. Natomiast to, co dotyczyło rolnictwa, to, co dotyczyło tych samoograniczeń za daleko idących, Polska się na to nie godziła. Natomiast no, nie mieliśmy szansy na to, żeby zablokować te rozwiązania. Bo nigdy takiego głosowania nie było, w którym y, była możliwość postawienia prawa w... Premier Morawiecki to był zadowolony niedobrogo. bardzo zielonego ładu, podobnie jak komisarz Wojciechowski. To nie jest do końca prawda. Tak jak mówię, zarówno premier, jak i komisarze Wojciechowski mówili o tych komponentach, które są dobre i które mogą zostać. Natomiast mówimy teraz o komponencie dotyczącym rolnictwa, o komponencie dotyczącym produkcji, czy energii, czy, czy, czy tych rzeczy, które wpływają na wzrost kosztów. Czyli mówili tylko czy to, by, o tym, co było Dobre, a o tym co złe to już nie mówili. Nie mieli na to wpływu, nie mieli możliwości zmienienia, bo zapadało to z wielką większością, zapadało to w innych strukturach, a nie tam, gdzie była możliwość wetowania. Panie pośle, czy wyzywanie się od świń powinno mieć miejsce podczas komisji? Generalnie wyzywania się nie powinny mieć nigdy miejsca. Przypominam, Mariusz Kamiński powiedział podczas komisji śledczej, jest pan świnią. No tak, trzeba znaleźć kontekst tego. Trzeba pamiętać, że ta komisja to jest próba udowadniania rzeczy nieudowadnialnych. To jest próba zemsty politycznej, a nie dochodzenia prawdy. Ale ja Mariusz Kamiński to... został wyprowadzony z równowagi. To się członkom komisji udało. Ja nie mówię tutaj własnymi słowami. Choćby nie tak dawno czytałem wypowiedź jednego z przedstawicieli Fundacji Batorego, który powiedział, że tego typu komisja nie ma sensu, ponieważ jest tylko... Politycznym biciem piany. Tak samo wypowiadają się inni przedstawiciele różnych organizacji. Mówią, że w komisjach tego typu powinni zasiadać prawnic, niezależni prawnicy, powinny zasiadać osoby niepolityczne, no bo inaczej, no to dochodzi do tego, że po wyborach raptem Marszałek Groski przestał być oskarżonym. Prokuratura wycofała zarzuty. poszukiwanych bodajże, nie wiem czy listem gończym, czy, czy na pewno podejrzany o pewne malwersacje. Roman Gierdych został posłem i, i, i nikt nie zajmuje się tymi sprawami. Zajmuje się sprawami. Prawa i sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy polityków. Ale wrócę prawa jednak do tego swojego pytania, pomijając słuszność tych tej, tej komisji, czy nie? Czy takie słowa powinny padać? Tak jak powiedziałem, nie powinny, ale no zdarzają się, ja też biję się w piersi, że mi czasem zdarzy się. Yy... Zbyt mocno powiedzieć w odpowiedzi na to, no, no gdy, gdy coś dotyczy człowieka, bardzo osobiście, jeszcze bardziej jeśli dotyczy na przykład w moim przypadku kogoś z rodziny, no to, 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 to można się zagalopować. Można użyć zbyt mocnego słowa, ale to nie powinno się dziać nigdy, no ale jesteśmy tylko ludźmi. To już na koniec, panie pośle. Pan, jako poseł z województwa podlaskiego wie, czy większość w Sejmiku Podlaskim jest już do Gabama? Trwają rozmowy, no ale tu, co do tego, jak jest, jaka jest możliwość ruchu w Sejmiku, no to tak naprawdę jest ona niewielka, no bo bez prawa i sprawiedliwości rządzić Sejmikiem się nie da. To jest kwestia taka, czy wybrani z innych komitetów, czy wybrani z innych komitetów, wezmą też współodpowiedzialność za przyszłość naszego regionu. No i pytanie, czy wezmą? Myślę, że wezmą, bo doprowadzanie do ponownych wyborów zawsze mści się na tych, którzy do tych ponownych wyborów doprowadzają. A jednocześnie no to jest strata czasu, pieniędzy. Myślę, że porozumienie takie będzie. Natomiast jest to okres kampanii do Parlamentu Europejskiego, jest to okres jeszcze kolejnych rzeczy, które będą się działy. No na budowanie większości jest troszkę czasu. Tu ordynacja daje bodajże trzy miesiące dotychczasowemu zarządowi, żeby. I, i, i większości, która powstała, żeby takie rozmowy prowadzić. Jest, jest na to czas i, i, i są warunki co do tego, żeby powstała większościowa koalicja w tym przypadku i aby zarząd województwa został wybrany. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. siódma. dziewiąta. Gość poranka.